Cześć, tutaj Brzysik, to jest kanał Just Freestyle, czyli kanał całkowicie poświęcony freestyle futbolowi, czyli trikom z piłką. I jako że zbliża się premiera nowej FIFA 20, a w niej będzie tryb Volta, tryb, który polega w głównej mierze na robieniu trików, pomyślałem, że wybiorę kilka trików z tego trybu i nauczę was, jak je zrobić. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 3 triki bądź zagrania, które pokazane są w Intrze Story Mode w FIFA 20 w trybie Volta. Ale zanim przejdziemy do tych trickersów, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, jeśli interesują cię triki z piłką, jeśli chcesz się nauczyć dużo trików lub chcesz po prostu je pooglądać, no to myślę, że warto zgłębić się w ten kanał. No i przejdźmy do pierwszego triku. Zanim przejdziemy do tych trików, chcę podkreślić, że do każdych tych ewolucji niezbędna jest umiejętność wykonywania kapek, czyli słynnej żonglerki z piłką, która jest banalnie prosta. A żeby wam to uświadomić, to zapraszam was do mojego szerokiego poradnika do wykonywania kapek. Link jest w opisie. No i jak się nauczysz kapek, to myślę, że nauka tych trików z tego odcinka nie będzie ci sprawiać problemów. Przejdźmy za to. Pierwsze nagranie to jest kombinacja kilku trików, które rozłożymy na czynniki pierwsze w tym poradniku. W moim wykonaniu wygląda to w następujący sposób. Sekwencja tych trików rozpoczyna się od prostego chwytu między kolanami. By nauczyć się takowego chwytu, zacznij od złapania piłki między kolana w taki sposób, jak widzisz na ekranie. Wyrzuć piłkę, odbij ją od ziemi, zegnij nieco kolana i złap ją między właśnie kolana. Rób to do skutku, myślę, że na pewno ci to wyjdzie w miarę szybko. Następnym etapem będzie podobny wyrzut jak w poprzednim przypadku, tylko że zamiast wyginać kolana, naskakujemy na piłkę. Tak jak właśnie to pokazuję wam na ekranie. No i jeśli już taki chwyt nie będzie ci już straszny, opanujesz go do perfekcji, no to wyrzuć piłkę dużo mocniej, tak by piłka była nieco wyżej niż wcześniej i tym razem z wyskoku spróbuj złapać tę piłkę. Kolejną częścią sekwencji tych trików jest coś banalnego. Kiedy już masz piłkę między kolanami, wystarczy ją przetransportować między kostki. By to zrobić, przenieś ciężar na jedną nogę, drugą nogą puść piłkę, tak by wylądowała między twoje kostki i złap piłkę między kostki. Myślę, że to jest banalne i bez problemu zrobisz ten etap. Okej, kolejnym trikiem jest zagranie, które jest dobrze znane w środowisku freestyle'owym. Jest to trik, który nazywa się slap. No i można zrobić go na dwa sposoby, ale w tym filmiku jest pokazany ten prostszy sposób. Zatem, by go wykonać, musisz trzymać piłkę między kostkami bardzo mocno, przenieść ciężar ciała na słabszą nogę i stojąc na tej nodze, nogą lepszą, przekieruj piłkę na drugą stronę stawu skokowego, tak jak to widzisz właśnie na ekranie. Musisz trzymać równowagę i doprowadzić właśnie do takiej pozycji w sposób opanowany i w miarę świadomy swojego ciała. Musisz cały czas pamiętać, by noga, na której stoisz, stała nieruchomo, nie wyskakuj z niej, a noga, którą trzymasz piłkę, musisz ją przetransportować wzdłuż drugiej nogi. Musisz sobie wyobrazić, że piłka toczy ci się po łydce do góry. Jest to wyrzut, który potrzebuje zaangażowania zarówno jednej, jak i drugiej nogi. Słabszą nogą, pomimo to, że nie skaczesz, lekko sprężynujesz. No i to sprawia, że piłka nabiera więcej siły, by wylecieć do góry. Nogą silniejszą, którą popychasz piłkę do góry, przesuwasz wzdłuż drugiej nogi jak najwyżej. Jest to trik, który być może nie zrobisz na pierwszym treningu, ale zapewniam cię, że jak porządnie popracujesz nad tym trikiem, on będzie banalny. W naszym sporcie jest to bardzo łatwa podstawa, która ma już swoje zaawansowane wersje. Jeśli chcecie szerszy poradnik do slapa, dajcie znać w komentarzach. Dobrze, zobaczmy, co jest dalej. A dalej, moi drodzy, to w naszym freestyle'owym świecie nazywa się powrót, czyli połączenie trików hop z Around the World, czyli słynnym dookoła świata. Oczywiście, by wykonać powrót, niezbędne jest umiejętność wykonywania hopa oraz dookoła świata. Hop to jest trik, który wykonuje się w
sposób taki, że wykonujesz wybicie jedną nogą, a kółko robisz drugą nogą. Przy robieniu tego triku musisz pamiętać, by wybić piłkę mniej więcej na wysokość bioder, no i po wybiciu piłki do góry momentalnie podnosisz drugą nogę, najszybciej jak możesz, no i w miarę płynnie i technicznie jak tylko możesz. Hop the World to jest trik, na który początkujący potrzebuje nieco więcej czasu, musi się wdrążyć w treningi, ale to nie jest nic trudnego, bowiem to również jest bardzo podstawowa podstawa we freestyle futbolu. Jeśli chcesz zobaczyć szerszy poradnik do Hop the World, to zapraszam do naszego poradnika całkowicie poświęconemu tylko temu trikowi. A link do poradnika do hopa jest w opisie filmu. Następny trik to jest Around the World, czyli słynne dookoła świata. Jak zrobić dookoła świata? Najczęstszym błędem, jakim wykonują osoby początkujące, jest próba odbicia piłki po prostu do góry i wykonanie obrotu wokół piłki. No i teraz wam zdradzę tajemnicę dookoła świata. Należy piłkę podkręcić zewnętrzną częścią buta. Wtedy to nadaje rotacji piłki i na ułamek sekundę trochę ona zawisa w górze. Masz dużo więcej czasu, by wykonać cały obrót. No i dodam tylko, że dookoła świata to jest bardzo podstawowy trik we freestyle futbolu. Jeśli chcecie szerszy poradnik, chcecie więcej razy dookoła świata, mamy poradnik na naszym kanale. Serdecznie do niego zapraszam. Link jest w opisie tego filmu. No i kiedy opanujesz już hopa i Around the World, wystarczy zrobić hop powrót. Ale to, że już umiesz te dwa triki, nie znaczy, że już nagle umiesz powrót. Musisz hopa wykonać dużo szybciej niż zwykle, by mieć dużo więcej czasu na ATW, czyli dookoła świata. Musisz nieco potrenować, naprawdę. Jak potrenujesz, to zrobisz. No i po rozłożeniu na czynniki pierwsze całej sekwencji trików właśnie z tego filmiku wychodzi nam taka sama kombinacja jak w wolcie. Czyli złapanie piłki między nogi, zrzucenie piłki między kostki, wykonanie slapa oraz hop powrót. Cała magia z gry komputerowej przeniesiona na rzeczywistość. Da się? Da się. Myślę, że chyba czas przejść do następnego triku. Jako ciekawostkę powiem wam, że jak zaczynałem z freestyle futbolem, to ten trik był bardzo często maltretowany przeze mnie. Jest to takie zawinięcie piłki na plecach. Myślę, że to jest dosyć efektowne i jest to bardzo proste do wykonania. Na początek postarajcie się zgasić piłkę na waszym barku. Najlepiej to będzie, jeśli to będzie wasz bark od tej strony, która jest wasza mocniejsza, czyli od mojej, na przykład u mnie, moja prawa ręka. Podrzućcie sobie kilka razy na bark, tak by na ułamek sekundy została wam piłka na barku. Kiedy opanujesz tę część, wystarczy lekki obrót wokół własnej osi. Kiedy będziesz się obracać, pamiętaj o tym, by lekko się przechylić naprzód, zgiąć nogi w kolanach, no i płynnym ruchem obrócić się wokół własnej osi. Myślę, że to nie jest ciężkie do wykonania. Pamiętaj, by nie wykonywać tego w błędny sposób, czyli pamiętaj o tym, by piłka nie odbijała ci się w jakikolwiek sposób od barku czy od pleców. Pamiętaj o tym, by wszystko wykonać płynnie. Piłka musi przejść drogę od prawego do lewego barku. No i gasisz piłkę z powrotem na kapki. No dobrze, przyjrzyjmy się, jak wygląda kolejny trik. No kolejne zagranie, myślę, że to co zaproponowała nam Volta jest to bardzo podstawowa rzecz. Zatem w moim wykonaniu to wygląda tak. Ale mam jeszcze wam do zaproponowania taką bardziej zaawansowaną, rzezikową wersję. A wygląda ona tak. Ale najpierw zadajmy pytanie, czy widzicie różnicę? Może zobaczmy to na split screenie. Jak możecie zauważyć, po wyrzucie piłki z między nóg wykonuje kółko. Dodatkowe kółko, co sprawia, że ten trik wygląda dużo bardziej efektownie, a nie jest coś to dużo bardziej zaawansowanego niż w przypadku pierwszej wersji triku. No dobrze, zacznijmy od pierwszego zagrania, czyli tej podstawowej wersji, jaką proponuje nam Volta. Na początek chwyt między nogi. No myślę, że pamiętacie już to z pierwszego zagrania w tym odcinku, czyli zginacie kolana, łapiecie piłkę między kostki, wszystko tu jest proste. Teraz skupmy się na wyrzucie. By wyrzucić piłkę w taki podstawowy sposób, wystarczy, że podniesiecie jedną nogę do góry. To nie wymaga jakiegoś większego wysiłku, myślę, że każda osoba z was to zrobi. Po prostu zginasz nogę w kolanie i podnosisz ją do góry. Piłka wtedy bardzo ładnie wyskakuje wam do przodu i macie otwartą przestrzeń na wykonanie następnego triku, jakim jest dookoła świata, tylko że w tym przypadku w in, czyli do środka. Jak wykonać dookoła świata, to już wam mówiłem, jeśli chcecie szerszy poradnik, to też zamówiłem, link macie w opisie. No i co tu dużo mówić, cała sekwencja jest prosta, łapiecie piłkę między kolana, podnosząc nogę wyrzucacie piłkę do przodu i wykonujecie dookoła świata w in. A ta trudniejsza wersja wygląda w taki sposób, że kiedy masz już piłkę między kolanami,
wykonujesz od razu obrót do środka, bezpośrednio po wyrzucie piłki z między kolan. Jest to już nieco trudniejsze. Musisz pamiętać tutaj, by wykonać ten wyrzut na wysokość bioder, tak by zmieścić nogę wokół piłki. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Musicie tutaj znaleźć taki swój sposób. Musisz tutaj po prostu trenować. Po wykonaniu jednego kółka robisz dookoła świata, tak jak w przypadku poprzedniej wersji tego triku. No i moim zdaniem to wygląda dynamicznie i jest to bardziej efektowne. A o co chodzi we freestyle'u? By robić jak najbardziej efektowne triki. No i słuchajcie, jeśli takie zagranie nie będzie wam straszne, to przedstawię wam bardziej zaawansowane moje propozycje. Wyglądają tak. Zamiast zwykłego złapania między kolana, złap między kolana po wykonaniu dookoła świata. Ale nie odbijasz stopą, tylko właśnie po wykonaniu kółka łapiesz między kolana. No myślę, że to jest dla osób, dla których dookoła świata nie sprawia problemu. Kiedy złapiesz już piłkę między kolana, reszta wygląda jak w przypadku tego drugiego sposobu. Również możesz wykonać to zagranie, wykonując dookoła świata out. No i mniej więcej to wygląda jak hop powrót z poprzedniej sekwencji trików z tego odcinka. No i to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, która sekwencja trików była dla was najtrudniejsza, a która najłatwiejsza. Jeśli macie do zaproponowania jakieś triki z Wolty, które mam zrobić w rzeczywistości i rozłożyć je na czynniki pierwsze, no to dajcie znać w komentarzu. Chętnie przejrzę wszystkie triki, które będą w Wolcie i myślę, że wszystko jest wykonalne w rzeczywistości. Mam nadzieję, że wam to uświadomiłem i również wy będziecie robić te triki. A jeśli interesuje cię tematyka freestyle footballu, czyli wykonywanie trików z piłką, to pozostań na tym kanale, zasubskrybuj, zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi trikami. A jeśli to zrobisz, to myślę, że wkrótce zobaczymy się w drugiej części trików z Wolty w rzeczywistości. Dzisiaj uczył was Brzezik. No i pamiętajcie, by wykonać te wszystkie triki z tego odcinka, to po prostu trenujcie. Eldo!